Witam Państwa w środę, 16 września, ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej w serwisie informacyjnym Puls Dnia. Relikty Białej Bramy odkryte przez robotników w maju tego roku pozostaną pod ziemią. Taką decyzję po konsultacji z wojewódzkim konserwatorem zabytków podjęli gliwiccy urzędnicy. Mimo licznych apeli, aby fundamenty bramy zaprezentować w całej okazałości pod przeszkloną nawierzchnią ulicy, magistrat wybrał skromniejsze i z pewnością znacznie tańsze rozwiązanie. Zabytkowe mury zostaną zaznaczone kolorową kostką brukową oraz tablicą pamiątkową. W sąsiedztwie skrzyżowania, pod którym dokonano odkrycia i gdzie wciąż trwają prace budowlane, pojawić ma się również rekonstrukcja obiektu w postaci makiety. No, przede wszystkim nie jest możliwa rekonstrukcja bramy, choćby z uwagi na obecną zabudowę w tym miejscu. Jakieś rozwiązania, które by skutkowały wyłączeniem z ruchu, no, również by bardzo duże utrudnienia w komunikacji w tym rejonie wprowadziły. Stąd właśnie taka decyzja. Ja bardzo się cieszę z jednego tylko faktu, że nie kazano tej ruiny Białej Bramy rozebrać. Jedynie ją zasypano, a to pozwoli kiedyś, w późniejszych latach, powtórnie ją odkopać. I ja wierzę, że to prędzej czy później nastąpi. Dzisiaj w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu poświęcone kryzysowi uchodźczemu, przed którym staje właśnie Europa. Nie ma wątpliwości, że rozmowy prowadzone w stolicy będą miały wpływ również na sytuację w naszym mieście i regionie. Gliwice od lat słyną z wielokulturowości oraz tradycyjnej polskiej i śląskiej gościnności. To m.in. w naszym mieście swój drugi dom znalazła liczna społeczność ormiańska, uciekająca w latach 90. ubiegłego wieku przed wojną o Górski Karabach. Czy dziś z równą serdecznością powinniśmy przyjąć także uchodźców z Bliskiego Wschodu? O to zapytaliśmy posła Andrzeja Gałażewskiego, członka Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W Polsce nie ma na razie problemu. Polska dalej podtrzymuje tą znikomą według mnie liczbę 2000 w ciągu 2 lat. Prawdopodobnie przyjmiemy więcej, ale pomysł jest taki, żeby pójść śladem Camerona. My też tak zrobimy, że pojedziemy do Libanu i te rodziny, które są w najgorszej sytuacji, zaprosimy do Polski. I jeżeli one rzeczywiście chcą uratować pewne swoje życie albo zmienić warunki z bardzo złych w Libanie na lepsze, to w Polsce zostaną. Oczywiście do czasu, kiedy nie będzie konfliktów w Iraku i w Syrii. Na Sikorniku na ulicy Pliszki powstanie mini-rondo, do którego podłączona będzie ulica prowadząca do nowych budynków mieszkalnych. Kompleks 3 kondygnacyjnych domów ma nosić nazwę Wiśniowe Wzgórze. Pierwsze 4 budynki mają być gotowe w pierwszym kwartale 2016 roku, a kolejne 3 na początku 2017. W sumie znajdzie się w nich około 100 mieszkań. Budowa ronda rozpocznie się jesienią. Koszt jego budowy to 300 tysięcy złotych. Nowy obiekt zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Trynku. W placówce przy ulicy Kilińskiego oddano do użytku wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuteranową i 4-torową bieżnię, a także nowy plac zabaw. Na boisku można grać w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. Mogą z niego korzystać uczniowie, ale też mieszkańcy dzielnicy. Cała inwestycja kosztowała około 2 miliony złotych. Do szpitala miejskiego nr 4 przy ulicy Zygmunta Starego trafiło kilkanaście nowych urządzeń, które poprawią jakość usług zdrowotnych i warunki pracy personelu medycznego. Placówka otrzymała sprzęt do diagnostyki, m.in. wideogastroskop, aparat EKG i głowice USG. Pojawiły się też nowe urządzenia ratujące życie i sprawdzające stan pacjenta w trakcie operacji, a także po. Na ten cel przeznaczono około 700 tysięcy złotych ze środków budżetu miasta. To nie koniec tegorocznych inwestycji, bo niedługo rozpocznie się niezbędny remont dachu, także finansowany ze środków budżetowych Gliwic. W kolejce na remont czeka jeszcze część okulistyczno-laryngologiczna i blok operacyjny. Rozpoczęcie sezonu futsal ekstraklasy zbliża się wielkimi krokami. W rozgrywkach uczestniczyć będą 2 zespoły z naszego miasta: Gliwicka Akademia Futsalu i Beniaminek NBIT. GAF pierwsze spotkanie rozegra w sobotę o 19 na wyjeździe z AZS Łódź Katowice. NBIT wystartuje dzień później o 17 i na własnym parkiecie zmierzy się z Gwiazdą Ruda Śląska. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie.